Hej, przepraszam się w kolejnym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire, w kolejnym filmie, w którym będziemy starali się uratować świat przed tym razem nadciągającym meteorytem. Tak więc tak, zgodnie z poleceniem Stevena udajmy się do miasta Mozli, bo w końcu mamy już ten fragment meteorytu, który był potrzebny do zasilenia prawdopodobnie czegoś, albo... no nie wiadomo do końca czego. W każdym razie coś chcą zrobić, więc zobaczmy co. Dobra, także udajmy się do centrum badawczego, centrum kosmicznego, gdzie czekiwać na nas będą. Także chodźmy. Dobra, czyli jesteśmy na miejscu. No i gdzie jest Steven? Od pytanie. Dobra, to mówi o rakiecie. O, ty musisz być Hawkins. Pan Steven powiedział mi, że się ciebie spodziewa. Proszę tędy. Dobra, czyli czegoś się dowiemy. Jaki jest plan? Proszę Cosmo, przepraszam, że przeszkadzam. A, Hawkins, dzięki, że przyszedłeś. I masz ze sobą kawałek meteorytu. Dobra robota. Także oddaliśmy domek meteorytu. O, trochę zaskakujące, że już znasz się z profesorem. Widać, masz wiele znajomości. No dobrze, profesorze. Teraz można prosić o wyjaśnienia, jaki jest plan? Oczywiście, proszę tędy. Okej, czyli jaki jest plan ratowania świata? Tak więc... zdaję sobie sprawę, że od pana Stoma słyszeliście, jaka jest sytuacja. Nasz obecny plan... W naszym obecnym planie chcemy wykorzystać skończone źródło energii w naszej rakiecie, połączone z energią ludzi znalezionych w kamieniach kluczowych. Zaczęliśmy dlatego też i masowo pobierać energię przeznaczoną do mojej ewolucji. Dzięki temu będziemy w stanie wystrzelić rakietę w kosmos i stworzyć dziurę. Jakby, nie wiem, teleport? Dzięki temu meteoryt do niego wpadnie i prawdopodobnie będziemy go w stanie przenieść gdzieś daleko od nas. No i dzięki wykorzystaniu technologii obecnie już istniejącej, myślę, że to będzie możliwe. A, chyba już wiem, o co chodzi. Te panele, które przenoszą nas w inne punkty. Właśnie to będzie działało mniej więcej w ten sposób. Aha, okej. Okay. Cóż za ciekawy plan. Wykorzystywanie takiej technologii mogłoby... mogę zapytać... gdzie będziemy teleportować ten asteroid? No cóż, no jesteśmy do końca pewni, ale... mamy połączenie, które umożliwi nam przeniesienie go do innej dziury, tak zwane właśnie jest to Link Cable, czyli kabel komunikacyjny. Ale nie ma się czym przejmować. Według naszych teorii możemy chociaż zagwarantować to, że wyślemy go daleko od naszej planety. Jednak zdajemy sobie sprawę, że będziemy potrzebowali więcej energii, aniżeli zakładaliśmy, żeby kabel działał poprawnie. Dlatego... przepraszam, że cię proszę, ale będę potrzebował więcej tych kawałków meteorytu. A? Coś się dzieje? O, Zinna! Znów coś się namiesza? Ależ to fajnie, więc... więc to jest serce tego sławnego centrum kosmicznego, o którym tak wszyscy mówią. Imponujące, co Aster? Tak, jest. Przepraszam, młoda damo, nie możesz tutaj sama chodzić. Och, o co tu chodzi? Nie bądź po prostu taka... no nie wiem jak to... co? Dobrze? O co chodzi? A ty jesteś... nie jesteś turystką, co nie? O, ja... no cóż... mam inne sprawy. Widzę, że jesteś zajęty dosyć, Hawkins. Kim jesteś? Co ty tu robisz? Ja jestem Zinna. Ja jestem... no może i po prostu... przyszłam tu pozwiedzać nic poza tym.
Po prostu marzy mi się o podróż w kosmos. Albo... widzę, więc... tak wygląda ludzka, znaczy technologia opracowana przez ludzi i mam nadzieję, że... albo i... wypracowana nadzieją, łzami i potem. Ciekawe. No cóż, wydaje się to być dosyć nudne. Ale chyba tu macie wszystko, co? Wiem o tym, że potrzebujecie energii do swojej jakby rakiety. Jakby energii, której ludzie wykorzystali w dawnej technologii 3000 lat temu. Więc znów proponujecie użyć jej dla dobra ludzkości. Dla dobra całego świata. Chcecie powtórzyć jakby grzechy z przeszłości. Najgorsze jest to, że tym razem błąd może sprawić, że skutki tego będą jeszcze gorsze niż wtedy. Powiedz mi, czy to wolisz stać z założonymi rękami i czekać, aż meteoryt nas uderzy? No co ty? Przecież jesteś... ty jesteś tym czempionem z Digi Pokémon. W takim razie myślę, że... w każdym razie nie wierzę, że prawdziwy czempion to mówi. A co powiesz, Hawkins? Co ty myślisz? Czy masz jakieś może lepsze pomysły? Mam nadzieję, że ty masz. O, naprawdę obiecujące. Cóż, w każdym razie... dobra, w każdym razie spójrzcie. Nie jestem po prostu taką sobie osóbką, ale chcę, żebyś... ale chcę się upewnić, że wszystko tutaj będzie... pójdzie dobrze, powiedzmy. Bo wiecie... że, nie wiem, jakby... potrzebne poświęcenia są wcale nie takie potrzebne. To troszeczkę jest denerwujące. To najlepsze, co potrafi ta wasza technologia? Zamiast spróbować działanie niczego, może lepiej sięgnąć do przeszłości i nauczenia się na jej błędach, co? Ale nie, wy zawsze musicie tworzyć, znaczy mylić się jeszcze raz i tak. Ludzie potrzebujecie wyobraźni. Ups. Ale chyba poprzerwałem wam rozmowę, co? Wybaczcie. No cóż, chyba już będziemy zmykać. Chodź, Aster. Dobra. Czyli twierdzi, że nasz pomysł nie jest do końca dobry, a czy ma lepszy? Kim była ta kobieta? I o czym ona mówiła? Ale w pewnym sensie mogę się z nią zgodzić. Teraz, nie wiem, zaczynam mieć pewne wątpliwości. Profesorze, proszę mi wybaczyć. Mam nadzieję, że ta kobieta nie przeszkodziła nam w rozmowie. A tak, bo widzisz, aby ukończyć teleport, musimy mieć kolejny fragment meteorytu. I musi być to czysty. W takim razie musimy znów udać się do Granite Cave. Nie, ten meteoryt może być znaleziony tylko w Meteor Falls. Meteor Falls, czyli meteorytowy wodospad. A, rozumiem. Może tam czegoś się dowiemy. Także ja pójdę do Meteor Falls. Możesz pójść z nami, kiedy będziesz gotowy. Myślę, że może nam nawet znajdziemy więcej fragmentów meteorytu. Okej. Okay. Także, profesorze? Także myślę, że będziemy kawałek meteorytu z Meteor Falls, będziemy już gotowi. Może Steven już wyszedł, także myślę, że powinieneś iść za nim. Okej, okay, także... ta dziewczyna, która tu przeszła... unieruchomiła mnie ta siła, która z niej tryskała. No proszę. Dobra, w każdym razie tak, chodźmy z powrotem, zwróćmy stąd i może podążajmy za Stevenem. Zaraz się, myślę, dowiemy, co tak naprawdę powinniśmy zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, także lećmy do Meteor Falls, bo tam czekać na nas będzie prawdopodobnie Steven. Także fly, Meteor Falls i zobaczmy, co tam będzie się działo.
A być może będzie się działo. W sumie tak myślałem, że w dzisiejszym odcinku udamy się na Southern Island, ale na razie jednak skupmy się na Delta epizodzie. Jak go skończymy, wtedy się tam udamy. Dobra, także wracamy do Meteor Falls i... Gdzie jest Steven? Być może w najgłębszych zakamarkach tej jaskini. I to bardzo prawdopodobne. Dobra, także pójdźmy. Dobra, sprawa to mógłbym też użyć jakiegoś Reapera. Bo dzikie poksy na pewno nie dadzą nam tutaj spokoju. A przy okazji może bym i udało się mi natknąć na Pokemona jakiegoś nowego. Ale to za moment. Na początek Max Reaper. Tylko 4 mam. Dobra, powinny starczyć mi przynajmniej w tym miejscu. Dobra, także lecimy na dół. Teraz znowu pójdziemy na górę. Wow, nowy Pokémon i zniknął. Ajajajaj. Właśnie, tu też można zobaczyć kolejnego nowego Pokémon, kim jest Deino. To jest Pokémon mroczno-smoczy. Albo smoczo-mroczny. Zobacz, czy ja dobrze idę? O, jest Steven. Hawkins, mamy już kawałek meteorytu. No i też zrozumiałem wiele rzeczy, które mogą się wydarzyć. Pozwól, że ci przedstawię. Ta dama tutaj jest, nie wiem, jakby jedną z członkiń jakby starożytnych drakoniców. Kim oni są? Tak, jestem jedną z tych drakonidów. Jedną z starszych, którzy przekazują z pokolenia na pokolenie opowieści na temat mega ewolucji wspaniałego Lorda Rikuzy, który był początkiem wszystkiego. Od dawnych czasów Hoenn nawiedzał różne kataklizmy. Raz niszczone meteorytami innymi, albo przychodziły meteoryty, które spadały z kosmosu. A raz Pokémony super starożytne toczyły ze sobą destrukcyjną walkę. Każdym razem Lord Rikuza ratował nas przed katastrofą. Także wybrani stróże stoją na straży właśnie tęczowego światła, którym nas on obdarzył. No i Lord Rikuza, jego... nie wiem, jakby jego wspaniałe ciało może ulec wspaniałej transformacji. Kiedy jest w stanie transformacji, ma moc niszczącą wszystko, nawet nadchodzące, nawet była w stanie powstrzymać super starożytne Pokémony. Tęczowy kamień. Jakby cel stróży i Rikuza, jak żaden inny. Rozumiem. W każdym razie to coś związane ma z procesem mega ewolucji. Dokładnie. Pokémony, osoby, no i również moc kamieni, więź pomiędzy nimi wszystkimi. Ta transformacja jest prawdziwym fenomenem zwanym mega ewolucją przez ludzi. A więc mechanizm mega ewolucji to już znany albo jest rezultatem więzi pomiędzy ludzią a ludzkością Rikuzą. Ale mam jedno pytanie. Ten stróż, o którym wspomniałaś. Stróż... ma moc przyzwania Lorda Rikuzy, gdy nadchodzi zagrożenie dla świata. Prawdziwym stróżem od lat... Albo obecnych lat jest... Zwie się Zinna. Więc ona jest stróżem Rikuzy. Ciekawe. Kataklizm, który nadchodzi na naszą planetę, jest znacznie groźniejszy niż i wcześniej. Dlatego Zinna od jakiegoś czasu już próbuje zapobiec mu sama. Na własną rękę może, by przyzwać Lorda Rikuzę z niebios, dołączyła do organizacji, która chciała ożywić super starożytnego Pokemona. Poznała ich sekrety i teraz jest w stanie przyzwać wspaniałego smoka osobiście.
Także teraz wygląda, że przemierza świat w poszukiwaniu kamieni kluczowych. A, prawda. Tak jak się spodziewałem, ta kobieta, która przyszła do Centrum Kosmicznego, była właśnie z Drakoniców. Ale nigdy nie śniłem, że coś takiego... że cokolwiek będzie w stanie ożywić super starożytne Pokémony. Mając tą wiedzę o mocy, jaką posiadają, będziemy w stanie zrozumieć, jak świat się zmieniał. Ale powinniśmy chyba jej pomóc, czy nie uważacie? Czy zdaje sobie sprawę, jakie ryzykowne jest jej działanie? Czy będzie w stanie poświęcić wiele żywych, aby ochronić planetę od nadchodzącym meteorytem? Także równowaga jest główną zasadą na tym świecie. Historia powtarza się. Kiedy nasi ludzie... Ludzie przeszli wiele katastrof. Zawsze musieli coś poświęcić, by im zapobiec. Teraz przez długie, długie lata było spokojnie. Także... musimy chronić świat, w którym żyjemy. Ludzie, Pokémony, cała natura. Tak, jest. Znaczy tak, nawet wy. Wiem, że... macie pewien plan, ale chyba nie powinniście poświęcać wszystkiego, aby ochronić samych siebie. Zinna ma swoje jakby cele. Ale jednak wciąż wymagają one poświęcenia. Nawet jeśli będzie musiała poświęcić samą siebie. Tak, czyli Zinna z samotności idzie ratować świat. Czy to może być prawdziwe? Ach, teraz rozumiem. Dziękuję ci za wszystko. A co to? Wydaje mi się, że znam już prawdę, także idę szybko do Raspberry. I skontaktować się z Deon. Okej, a my się czegoś tutaj dowiemy dalej? Tak, ten chłopak udał się do Raspberry. Okej, dobra, więc my też będziemy musieli się tam udać, prawdopodobnie. Także użyjmy Escape Rope'a, żeby szybko wydostać się z jaskini. Tak, mgnienie oka i udajemy się do Raspberry. Bo tam Steven coś wykombinuje. Przynajmniej tak myślę. Dobra, także tak, do Raspberry. Raz. I lecimy. No, tak więc jesteśmy z powrotem w Raspberry i zobaczmy, cóż tutaj się będzie działo. Prawdopodobnie... Co się dzieje? Co? Wow. Au. Au. O, to jest fantastyczny trener, który pomógł mi wcześniej. I jest i Makła. Oż ty. Oj, pomóż mi, proszę. Ach. To jesteś tym trenerem, którego spotkałem wcześniej. Ach, zawsze musisz wejść mi w drogę. Okej, więc walczmy po raz kolejny z tym Makła. Znów mamy z nimi do czynienia. Okej, więc czy jaki Makła sobie wiedzieć, że to taki ma IVN? Czy to jest ten, którym walczyliśmy wcześniej? Być może. Także leć lajną i walczmy. Tak więc, tak, ma poziom 48. Wow. Dobra, Krasen! Rock Smash! I Mightyena spróbujemy najpierw osłabić, a później rozwalić. Dobra, crunch w naszą stronę. No to zadaje nieco więcej niż mój Rock Smash. Miejmy nadzieję, że przynajmniej obniżę mu defensa w kolejnym uderzeniu. Chociaż crunch ma dokładnie ten sam efekt, też może nie obniżyć defa. Dobra, taunt. O, doskonale. Prowokuj! Albo raczej nie prowokuj, bo to się może źle skończyć. Dobra. I Sucker Punch! Wow! Sucker Punch jest w sumie chyba nowym atakiem. On ma zawsze priorytet, jeżeli przeciwnik chce zaatakować. Tylko wtedy właśnie działa. Dobra. W każdym razie 2 efa do ataku i kolejnym Pokémonem jest Golbat. Dobra, sobie zostawię ramiona tylko po to, żeby zdobył expa i teraz sobie Poxa zmienię. No i do akcji z 2 lecimy z Golbatem. Może myślę Flygon. Flygon w sumie ma Rock Slide, więc powinna z Golbat sobie dać radę.
Tak więc Girl Slash. Dobra, to jest atak specjalny, więc zbyt wiele nam nie zrobi. Golbat nie ma drugiego specataku, to Rock Slate i dobijmy Golbata. Mam nadzieję, że wystarczy. Chociaż nie, no ma poziom 50, no właśnie. I hej, to redukuje zmiany statystyk. Albo raczej eliminuje, nie redukuje. Dobra, w każdym razie jeszcze Dragon Claw i kończmy tą zabawę. Dobra, Team Aqua znów Dion Corporation. Steven, co ty tam robisz? Dobra, czyli tak, Flygon zdobywa poziom, Linus zdobywa poziom, czyli już wszystkie moje poksy mają poziomy 49, za wyjątkiem Wrosa, z którym ma poziom 50. No i kolejna porażka. Bywa. Zawsze muszę przegrywać. Na to wygląda. Uuu, koniec, co jest? Co, znowu ty? Dobra. Wiem, że nie wygram, ale co tam. Walczmy. Okej, okay, także kolejny członek Teamu Aqua chce z nami walczyć. Co oni tu robią? Dobra, także tak, ten wysłał do walki z kolei Muka. Okej, okay, dobra, w sumie tu też Flygon będzie dobry. Tak więc czas na kolejną zmianę, bo niestety Lion jest ledwo żywy. Dobra, także leć się... Flygon. Dobra. Gangshot, wow, gdybym tym dostał, to mogłoby zaboleć. Gangshot jest chyba najsilniejszym fizycznym atakiem trującym. Dobra, także rozwalamy Muka, jeden w Quake. No tak, dobra, i 1900 punktów expa. Niezła sumka. Tak jak spodziewałem, nie mogę wygrać, ale to wciąż rozczarowujące. No tak. Dobra. Czas na odwrót. Tylko teraz Matt może nas uratować. Ale jest jeszcze ktoś. Jestem głodny, także wracam. Ale mój żołądek jest gotowy na walkę. Okej, okay, dobra, czyli kolejny członek Teamu Aqua. Kurczę, ile tu jest? To już chyba będzie ostatni. Dobra, walczmy więc. Tak, ten wysłany do walki oczywiście Golbata, także leć Linun i bijmy się. W sumie Linun oczywiście bić się nie będziemy. Do walki może teraz wyślę Gallade'a, może troszkę ryzykowne, ataki latające są super efektywne na Gallade'zie. Ale dobra, zaryzykujmy. No i Air Slash, niestety. Trochę nas to zaboli, ale dobra, Psycho Cut powinien załatwić sprawę, także Psycho Cut. Supermocny Psycho Cut rozwala Golbata, dobra, i tak, zdobywamy znów całkiem sporo punktów expa. No to nadrobimy naszą levelową, no, przewagę, powiedzmy. Znaczy przewagę właśnie, no nie przewagę. Dobra, Sharpedo, Leaf Blade czy Close Combat? Spróbujmy Close Combata mimo wszystko. Jeden i drugi atak jest super efektywny, a Close Combat to jest taki pewniak. No niestety oba są kontaktowe, także Ravskin mnie porani, redukując HP do dość niskich. Niestety. Dobra, także rozwaliśmy kolejnego poksa, kolejnego trenera i jestem taki głodny. Nic na to nie poradzę, leć coś zjeść. Przegrałem, jak się spodziewałem. Dobra, idę poszukać jakiegoś jedzenia. Dobra, jest coś jeszcze? Jest to jeszcze jakiś fajny? Dziękuję ci, że znów mi pomogłeś, naprawdę. Znam ci zamiast kolejnego... Ach, to nie czas na to. Mamy duże kłopoty. Team Aqua ukradł urządzenie kontrolujące Link Cable, które opracowała nasza firma. To jest specjalne narzędzie, które umożliwi, jakby nie wiem, przenoszenie materii pomiędzy wymiarami. Osoba, która go ukradła, to był duży i muskularny człowiek. Co powinniśmy zrobić? Co powinniśmy zrobić? Muszę... Chyba udali się do Centrum Kosmicznego w Mosdeep. Steven poszedł za nimi, ale strasznie się o to obawiam, powiedzmy. Dobra, więc... czyli znamy nasz kolejny cel, Centrum Kosmiczne. Tak więc lećmy z powrotem do Mosdeep. Gdyż tam akcji ciąg dalszy. Dobra, czemu Team Aqua jest zamieszany? W ratowanie świata. Właściwie dlaczego nam przeszkadza? Właściwie to już nie wiadomo, kto dobrze mówi, kto komu przeszkadza i w ogóle. Myślę, że niedługo wszystko się wyjaśni. Oczywiście ja znam słuszną drogę, ale... Ale... To za jakiś czas. Dobra, także tak, podleczmy się, bo trochę nam się dostało i chodźmy do Centrum Kosmicznego znów ratować sytuację. Znów walczyć z Teamem Aqua. Dobra, i coś tu się dzieje. Rzeczywiście, tak jest, szykują się. Dobra, ruszamy. Same kobiety.
poza matem. Dobra, także ruszamy za nimi. A gdzie Steven? Gdzie on jest, jak go nie ma? Dobra, tak więc słyszymy, że Team Aqua opanował sytuację i... O, wow, będzie dobry mecz. Znów się w końcu spotykamy. To już minęły trzy... Jak długo to było? Nitkompup, cokolwiek to znaczy. Bez znaczenia. Przygotuj się, nie pozwolimy ci przejść dalej, czyli znów będziemy się bili w walce 1 na 5. No, ale inny będzie dobre do tej walki Maserfa. Także walczymy z pięcioma członkiniami, które wysyłają do walki Horde Maithieny, jedyna taka horda w grze. Aż 10 HV do ataku wpadnie na Inunowi. Dobra, które poziomy mają? 25, więc na dobrą sprawę mój Serf może być w stanie powalić się wszystkie. Dobra, i co? 5 Intimidated'ów? Nie, wszystkie na pewno nie mają. 3 Intimidated'y. 4 Intimidated'y. To już na start praktycznie... Nie, jednak 5! Wow, prawie na minimum obniżyli mi atak. Maksymalnie można obniżyć lub podwyższyć statystyki o 6 stopni. Dobrze, że ja użyłem ataku specjalnego. Także Serf Linu zat wszystkich za jednym zamachem! I to starczy? Nie. Krytyczny cios na jeden z Maithien. Byle teraz nie użyły Swagra. Dobra, Assurance. Kolejny raz Assurance. Jeżeli teraz Assurance będą używały wszystkie z rzędu, to wtedy on będzie wzmocniony. Dokładnie. I Roar! O, rzeszty. Kurczę, żeby tylko jakiś Pokémon z ruchem obszarowym. Flygon! Dobrze. Flygon ma Earthquake'a. Zajmie się tym wszystkim. Znaczy, Line jednak nie okazał się nie być wystarczająco silny. Flagon by od razu wszystkich wykończył. Dobra, gincie. Dobra, wszystkie Maithieny padły. No i w tym co pokonujemy 5 poksów i 3000 punktów XP. Line za poziom 50. Wow. O, nie, przegrałyśmy znowu. Tak jest. Także przejście dla mistrza. Wiedziałyśmy, że przegramy. Chciałyśmy wygrać w stylu jakby, nie wiem, mistrzowie Hoenn. To dziwne. Nawet nasza pięciokrotny Intimidate nie był w stanie się powstrzymać. Co, szukujesz czy co? Przestań. Matt jest na drugim piętrze. Żałosne, ale niestety nie jesteśmy w stanie go powstrzymać. Proszę, ty go powstrzymaj. Co, nie jesteście po jego stronie? Dziwne. Dobra, w każdym razie czas na kolejnego poksa. Teraz dla akcji wyślemy Sharpedo. Znaczy Sharpedo. Na Sharpedo. Sceptile'a, dobra, Vipeli mi więcej nie trzeba. Chodźmy szybko na górę opanować sytuację. Gdzie jest Matt? Tu jest. W samą porę Hawkins, jak zawsze. Także Team Aqua. Albo Team Aqua. Co chcecie zrobić z tym urządzeniem? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że chcemy uratować dzięki niemu planetę? Co? Ostatnia nadzieja? Ach, tak, śmieszne. Ko, brachu, naprawdę uwielbiam się. Chcesz mi powiedzieć, że wszystko to zrobiliście... Boże, po prostu... Czy wszystko to, co robimy, to jakaś pomyłka? Mój brachu zmienił się od kiedy przegrał, albo coś takiego. Dobra, przymknij się w każdym razie. Wiesz co, ta rakieta pełna tej dziwnej energii. To jeszcze gorsza broń, która... Czyż to nie jest gorsza broń, która skończyła wojnę ponad 3000 lat temu? Co? Jeśli użyję tych kamieni kluczowych, które znalazłeś w... Matter of Falls, to będę w stanie sprawić, że energia w tej rakiecie wybuchnie. To będzie jak mega ewolucja dla rakiety. Kto potrzebuje meteorytów? Kończę to wszystkich swoją własną mocą. Będę tym, który kończy projekt Azoth. Wróci świat do początkowego stadium. Właśnie, to będę ja. Hawkins, ci głupcy. Ci straszni głupcy, co oni chcą zrobić? Jeśli ich nie powstrzymamy, to świat zostanie zniszczony. Jesteś gotowy do walki, czy nie? Tak, wspaniale. No to walczmy.
Haha, zniszczę was. Czyżby? Ej, Tazo, to o coś tu chodzi? Dobra, w każdym razie tak, walczmy więc z adminem i członkiem Teamu Aqua przy wysyłaniu Sharpeeda i Metiena. Między innymi właśnie dlatego wziąłem mojego Sceptile'a. Także Sceptile z Carbory, wow. Ale fajnie, że zrobiłem się ze Stevenem u boku. Dobra, także czas na Crash Pledge'a na Sharpeeda oczywiście, wykończmy go. Wow, i ten zużył już żadnych ewolucji ukradkami Archimu. Niewykluczone. Dobra, w każdym razie Mega Sharpeedo. Mega Sharpeedo nie wiem, czy nie będzie przypadkiem szybszy od mojego Poxa. Sucker Punch na Skarmory. To troszkę zabolało. I Grass Pledge. Czy to wykończy Sharpeedo? Chyba tak. Nie, jednak nie, wow. Sharpeedo jest mocny. Dobra, Skull Bash. Wzmacnia w ten sposób sobie defensa. Co robi Skarmory? Skarmory żyła Steel Winga. Na Mightyenie oczywiście. I bardzo dobrze. Ty, Steven, zajmij się Mightyeną, ja zajmę się Sharpeedem, bo mam dobrego Poxa na niego. Także Sucker Punch po raz kolejny. Prosto w Skarmory. No i Mega Drain. Dokładnie, wykańczamy Mega Sharpeedo. Nie był dla nas kłopot. Dobra, i zdobywam poziom 50 dla Sceptile'a. No, nieźle. Dobra, także tak, kolejny Steelwing to powinien załatwić już Mightyenę, także kolejny Pokémon powinien paść dość łatwo. O, jeszcze jest krytyczny, elegancko. Tak więc Mightyena pada i kolejnym poksem trenerki, tym razem będzie Mook. To nie do końca jest dobry przeciwnik dla moich poksów, ale możemy użyć Mega Ewolucji i użyć Nature Powera, który dzieje się w Tri-Attack, który jakoś już przywali. Jako tak zadziała. Dobra, czyli czas na potężny Tri-Attack! Trzema żywiołami, może poparzyć, sparaliżować, bądź zamrozić, nic z tego niestety. Dobra, także jeszcze Steelwing w wykonaniu Skarmorego. No i myślę, że kolejna tura powinna przynieść sukces. Gangshot, to może mnie wykończyć. I wykończyło niestety. Tak, bo tak jak mówiłem, to jest najsilniejszy fizyczny atak trujący. Dobra, teraz tak ci może wyślę. W sumie Gallade byłby dobry. A i będzie Gallade. Leć Gallade, niszcz Gallade. Użyj swojego Psycho Cata i zakończ ten mecz. W sumie od razu powinienem był tak zagrać, no ale cóż. Dobra, także pokonujemy Mooka. No i z tym odsposobem zabawiam 1900 punktów XP i pokonujemy członków teamu Aqua. Wiedziałem, że nie wygramy. Hej! No i niech to. Nie jestem stosunkowo dobry, brachu. Hawkins. Teraz nasza szansa. Obróćmy to wszystko i... Whismur? Co? Aha, i Aster zabrał coś od tego... Mata. Ten Pokémon, czy on nie należy do... Nieźle, Aster! O, jest inna. Ty jesteś... Tak, tą z Drakonidów. No po prostu mówcie mi z inna. Aster? A, dziękuję ci, kochane. Teraz te imponujące urządzenie niby przyciśnięcie palc, niby je tutaj trzeba przycisnąć i ten asteroida niby zniknie i będzie wszystko. Haha, naprawdę. Dobrze powiedziane. Czyli to jedyne, co możemy liczyć, by uratować naszą planetę. Ale wiecie, to może jednak wywołać najgorszą możliwą tragedię, jaka tylko może się przytrafić światu i być zakładną dla wszystkiego. Co ty chcesz powiedzieć? Nie mówię do ciebie, nie łapisz tego? Ale do ciebie, Hawkins. Na ciebie, do naszego świata, żeby nie było już kolejnych tragedii. Łapiesz to? Powiedzmy. W takim razie... No i widzę, że znowu wszystko łapiesz. Nie rozczaruj... Nigdy mnie nie rozczarujesz. Swój człowiek. Od lat, od pokoleń może przekazuje się... Aha, jakby przekazuje się wiedzę na temat świata, którym działają mechanizmy mega ewolucji. Aha, to dzięki istnieniu innego świata, który od dawna był obserwowany i nie jest wcale taki sam jak nasz. Dokładnie, region Hoenn.
jest właśnie jakby z takim światem pełnym Pokemonów i ludzi takich jak my. Świat, w którym ewolucja Pokemonów odbiera nieco inny bieg, gdzie mega ewolucje są nieznane. Świat, który był 3000 lat temu, nigdy nie będzie miał już miejsca. Świat, którym użyto potężnej broni, nigdy już się nie odbuduje. No i właśnie Hoenn jest takim światem. Co się stanie, jeżeli ten meteoryt znów się pojawi? Świat i ludzie znów będą musieli użyć technologii, by zniszczyć meteoryt lub przenieść go gdzieś indziej? Wygląda na to, że chyba nie będziecie w stanie sobie tego wyobrazić, czy coś takiego. W każdym razie Zigna zniszczyła urządzenie. Coś ty zrobiła. To było jedyna rzecz, która mi była dowodem istnienia innego świata. Ponosicie fantazja, zniszczyłaś naszą ostatnią nadzieję. Coś ty zrobiła. Dobra. Żegnaj więc ostatnią nadzieję. Ty nawet sobie nie zdajesz z tego sprawy, co ty robisz? No spokój się tam, profesorko. Będzie okej. Ja, w sumie my ochronimy ten świat i innych. Kogo masz na myśli, mówiąc my? O co ci w ogóle chodzi? Co masz na myśli? A, tak. Ależ ja głupia. Zapomniałem powiedzieć o tym czymś. Także ba, zabrałem mu wszystkie kamienie kluczowe. No i ten kamień kluczowy, który tu mamy. Kiedy damy je wszystkie razem, wtedy... Albo weź go, znajdź szybko do naszej bazy. Wygląda, że... Chyba czas... na mnie. Także do później. Dobra, także... Jak śmiał ukraść mój kamień kluczowy, którego dostałem od mojego brocha Archiego? Nie, no nie fajnie. A niech to. Chyba musiał się udać do kryjówki Teamu Aqua. Myśl, Steven, myśl. Co robić? Dobra, chyba będziemy musieli się teraz udać do kryjówki Teamu Aqua. Okej, także dzieje się. O co chodzi z Zimną? Jaki ma plan? Tego się, myślę, niedługo dowiemy. Także kolejnym celem naszej podróży będzie baza teamu właśnie Aqua, która kryje się oczywiście w mieście Lilikrów. No i tak, teraz sobie zmienię troszeczkę poksy, wezmę sobie do walki, a może być Gallade. No i teraz polecimy sobie do właśnie Lilikrów, skąd ruszymy właśnie dalej właśnie szukać kamieni kluczowych. Znaczy kamieni kluczowych. Zimny, która szuka kamieni kluczowych. O tak. Dobra, znaczy kamieni kluczowych. W sumie ona tam teraz nie poszła po kamień kluczowy, w końcu matko miał. Ona tam poszła po co innego. Ale to, po co ona tam poszła? I to, co będzie dalej, zobaczycie w kolejnym filmie z serii Pokémon Let's Fire, bo myślę, że w dzisiejszym to będzie już wszystko, tak więc do usłyszenia w kolejnym filmie, moi drodzy. Do usłyszenia. Cześć.